Cześć wam, z tej strony Kurczak i witam w kolejnym odcinku z Hamleta z Warbucksem. Tak jest, dzisiaj będę wam opowiadał o rzeczach i przygotował się do walki jednocześnie, także taki dosyć ciekawy odcinek myślę. 98%. Dobra, myślę, że tak przejdę z tym. Potrzebne rzeczy sobie zbiorę. Może tego flytrapa jeszcze. Tin Suit, Dark Sword, Halabarda. To sobie odpuszczę, to sobie założę. O, coś tu jeszcze mam? Gdzie ja mam czapkę? Nie widzę czapki mojej. I nowej. O, czy ktoś ją widzi? Bo ja niestety nie. Matko kochano, gdzie ona jest? Mam 6 aloju. Ja tą czapkę mogę zrobić? A nie, bo ja potrzebowałem korku do niej. Okej, dobra, to lecimy po kork. O koreck. Ogólnie jest już apokalipsa i to wszystko, tylko że tam zaczyna się... Co tu się dzieje? Skorpion nie żyje, spoko. Ona się zaczyna tam 60 czy tam 70 dnia chyba. Także u mnie jeszcze troszkę można na nią poczekać. I sami mówiliście, żebym grał Warbucksem, dalej nie Wilbom na razie, także sobie jeszcze pogramy, bo jeśli macie stary świat sprzed update'u apokalipsowego, to apokalipsa będzie działać nie tak dobrze, jak normalnie by działała na normalnym świecie nowym. Ale będzie działać. I czemu mam jakieś dziwne ścinki? Nie wiem. Będzie działać, więc się nie martwcie o nic. Tylko troszkę inaczej, bo tak, wprowadzili taki zegar teraz apokalipsowy, który można tak jakby sterować apokalipsą, można ją wyłączyć. Tylko że trzeba go znaleźć. I na nowych światach jest on na nowej wyspie, bo jest dodana piąta wyspa. I na tej piątej wyspie my możemy sobie odkryć właśnie ruiny. Musimy przejść w gazowym świecie do tych ruin właśnie. Halo. Jeszcze jeden kork. Przez gazową dżunglę możemy dojść do takich ruin nowych. Ona jest z tym takim heraldem, bo teraz też podczas apokalipsy pojawia się taki herald. To jest taki duży cień, który robi w ogóle różne rzeczy. Zsyła żaby, na przykład meteoryty, cienie przyzywa. Trzeba na niego uważać. No i z jego właśnie sylwetką jest to przejście, tam można znaleźć nową wyspę i na tej nowej wyspie możemy znaleźć kolejne zejście do ruin. W tych ruinach możemy znaleźć ten zegar. Jak to działa na starych światach? Na starych światach działa to w ten sposób, że w ruinach, które już mamy, pojawiają się ogólnie teraz we wszystkich ruinach, będzie się pojawiało jedno takie dodatkowe przejście. Jak w The Binding of Isaac mieliśmy secret roomy wysadzane bombą, tu mamy coś podobnego, będzie taka fajna ścianka do rozwalenia, też trzeba ją raczej wysadzić i właśnie jeśli tam wejdziemy, to albo dostaniemy ciekawe przedmioty typu tulecytowe stafy i tak dalej, bronie i te sprawy, klejnoty i takie tam, albo właśnie możemy znaleźć takie różne rzeczy do tego, jak ten zegar i tak dalej. Także tym zegarem można wyłączyć na przykład apokalipsę. Co tam jeszcze ciekawego? W wioskach się na przykład bank pojawił, można już wymieniać pieniądze, mamy też nowy tak jakby domino, nie wiem. Chyba nominał się to nazywa. Mamy 100 oinków, tak jakby w jednym. Wiecie, jak mamy normalne oinki, to możemy mieć takie, to jest 10 razy 1 oink, nie? Bo teraz mamy 100 razy 1 oink jeszcze. Także coś takiego też zostało dodane. Sporo zostało rzeczy dodanych i to naprawdę fajnych. Jeśli chcecie wiedzieć jakich, to w sumie ja tak skrótowo tu wam opowiedziałem o tym. Jeśli mi się coś jeszcze przypomni, to wam powiem też. Ale możecie sobie zajrzeć na kanał Turbiny, on tam to w miarę wszystko, bo wiem, że nie wszystko się tam udało mu ogarnąć, ale to on nagrał od razu po tym, jak wyszła ta apokalipsa. Ale większość rzeczy, które tam on mówi, są ok i tam może paru rzeczy tam nie wspomniał, jak na przykład nowe takie idole mamy, które są niebieskie i prawdopodobnie za nie będziemy dostawali więcej pieniędzy. Albo nie wiem, co z nimi w sumie może być tam jeszcze ciekawego. Ale ogólnie to dobrze działa. Aha, nie sprawdziłem sobie, z czego się robi kawę. Ale spróbujemy mojego głupiego pomysłu na to, że mogę ją zrobić w sumie z jagód i z trzech przepalonych kaw. Wydaje mi się, że to może zadziałać. I jagódka. Pewnie mi nie zadziała i pewnie mi wyjdzie kupa, ale to nic. Dobra, zbroję mam. Wiem, że ona mnie spowalnia. Ale to nic, ona ma dużo wytrzymałości, w sensie tyle samo nas chroni co Loxud i Football Helmet, ale przez dłuższą ilość obrażeń możemy przyjąć. Więc tak, będę się szykował The Queen Moment, możemy sobie hełm jeden zrobić jednak. Chociaż tyle, żeby... No wiecie, tą zbroję tam już... ale hełmik mógłbym zrobić nowy.
Blue Cupy sobie wezmę, to jest zawsze 20 healtha. Tu jakieś leczenie mam. To może odłożę. Gdzie dałem hem znowu? Tu jest hem. Tak, żeby bronie tutaj były. Gotowało mi się... No, nie kawa. Oczywiście. Dobra, to nic. To nic, nie musi mi się kawa żadna gotować. Co tam jeszcze chciałem? Aha, i... Tak, nadal mamy Early Access, mimo że miał 6 wyjść Hamlet z Early Access. Ale twórcy postanowili zrobić tak, że on będzie chyba do kwietnia tam trwał, coś takiego. I dodatkowo, oprócz tego, że tam będzie Hamlet rozwijany nadal, co mi się bardzo podoba, bo kurczę, tu jest sporo tego już, tak, a jeszcze więcej dowalają i to jest wow, niesamowite. Jeszcze za darmo praktycznie dla wszystkich to było. Ale będą jeszcze update'iki zwane Quality of Life, czyli tak jakby poprawa ogólnie działania wszystkich tutaj dodatków, włącznie z podstawką, czyli z samym Dunstarwem. I na tej ikonce tak jakby promującej ten update, tę serię update'ów lub jak to będzie, mam na przykład w końcu płotki. Płotki, tak jak w Don't Starve Together. I prawdopodobnie bramki też będą dodane. I co jeszcze mamy? Jeszcze będziemy mieli jazdę na bawołach na pewno. To poza tym to nie wiem. I w sumie możecie mi napisać, co wy byście chcieli zobaczyć. Co według was byłoby dobre w podstawce, co znamy może już z Together, lub jakieś inne usprawnienia, które mogliby wprowadzić. Wiemy też na pewno, że twórcy nie zamierzają wprowadzić rzeczy typu Atrium, Fuel Weaver, Toadstool, Bee Queen, czyli takich bossów, Mooncolor Eventu, też nie mają zamiaru wprowadzić do podstawki. Możliwe, że będzie na przykład zmiana postaci portalem. Ewentualnie jakoś to inaczej zrobią, bo portalu w podstawce nie ma oczywiście. Ale mogliby coś takiego wykminić. Dobra, i wy mi tam jeszcze pisaliście sporo porad, częściowo już to w większości wiem, pisaliście też, żebym zrobił ten róg, który, tak jak przypuszczałem, przyzywa Roka, ale jak na razie się tym nie będę zajmował, możliwe, że on niedługo też do mnie przyjdzie, tak mi się wydaje, że już minęło na tyle czasu, żeby on mógł przyjść. W sumie czemu ja nie biegam z tym? Biegaj, kurczaku, kurbaksie. I gdzie ja mam zejście tych... No dobra, chyba cały czas na dół. Także trzymajcie kciuki, będę się bił. Co tam jeszcze w tym Hamlecie zostało nowego wprowadzone? Ja w opisie i w komentarzu prawdopodobnie dam te linki do filmu Turbiny. Tam ładnie to wszystko wyjaśnił z pokazywaniem tego wszystkiego. Jakościowo też jest super, także myślę, że wam się spodoba. Pewnie większość już i tak widziała z was to. Witam serdecznie. Jeszcze doładujmy sobie może tak. Chwila. Ja nie chcę z tym walczyć na pewno. Tutaj praktycznie bez światła mogę... przejść większość terenu. Hop, dobra, spróbujemy do góry. Jeszcze bardziej do góry, chociaż chwila. Żebym ja nie ominął tego przejścia do królowej, bo ona jest tutaj właśnie. To jest wyjście, to ja nie chcę do wyjścia. Chwila, aha, tam jeszcze zejście w dół było, dobra. Trzęsienie ziemi, ale to chyba tylko w jednym pokoju, prawda? Nie, w każdym. Tak! Nie dostać w łeb teraz. Dobra, tu jest kolejne wyjście. Te wyjścia prowadzą do innych po prostu wejść tych mrówek, czy jak to tam możemy nazwać. Mrówki, ale produkują miód, więc nie wiem w sumie co to za mieszanka jest. A, no i podczas apokalipsy ogólnie jest przesrane. Te wszystkie, one się tak wkurzają troszkę na nas. Miodek się ma. Może tu wrócę, jak będę głodny. One się wkurzają na nas, przybierają barwy wojenne. Są agresywne w stosunku do gracza, pojawiają się w różnych miejscach. Wszędzie są duchy praktycznie, sklepy są pozamykane, panuje wieczna noc. Z tego co widziałem, to jest pełnia też przy tym, co jest dla mnie dziwne, bo myślałem, że to jednak będzie rzeczywiście apokalipsa. Czyli ciemność, Blood Moon, troszkę światła, ale ogólnie jest przesrane i nigdzie raczej się nie dostaniemy za bardzo. Dobra, tu muszę zejść chyba w dół. A, jeszcze trzęsienie ziemi było i mi się pozmieniały przejścia, tak? Bo co trzęsienie ziemi się zmieniają przejścia prawdopodobnie. Już mnie bijesz. To ja ci zrobiłem. Dobra, przejdźmy tu w prawo, bo tam jest jedno zejście, do którego ja mam dwa jakby przejścia. Tak żebyśmy mieli to już z główki. O, i widzicie, zablokowało się tu przejście. Nie ma tam już pokoju, koniec. Trzęsienia ziemi, ach. Dobra, spróbuję jeszcze tam z dołu. To powinien być taki chyba kwadrat z tych pomieszczeń. Także liczę na to, że się uda w końcu znaleźć. Wy mnie nie gryźcie, proszę. Mam trochę zbroi na was, ale wolałbym nie.
O, jest, dobra. Już są te gorsze warriory. A i tutaj nie ma już w ogóle mapy. Tutaj też nie widzę nic, ale to chyba cały czas do góry się szło tylko. W tych dalszych ruinach. Dobra. Ominę ich jak najbardziej się da. Bo nie chcę umrzeć. A, mapy tu nie ma. A dobra, w sumie zastopowałem i mogłem się tego ogarnąć trochę, co ja tu robię. Bo czasem jest taka zawiecha, szczerze. Dobra. To mogę już zdjąć. Albo może jednak sobie tu dropnę. I co? Zbudujemy sobie tu murek. Że tutaj od góry przydałoby się, żebym to zbudował. Chyba zrypałem. Jeszcze się obudziła. Dobra, trudno. Będę musiał to rozwalać jakimś cudem. Mogę mieć problem, bo już zrąbałem. Dobra, ale widzę ile ma HP, to w miarę to ogarnę. Dobra, ten się przyblokował. O, patrzcie, to temik jeszcze za darmo. Nie jest najgorzej, jakoś w miarę tej... Ją po prostu wystarczy zablokować. O kurde, zniszczył się. Dobra, zniszczę to jajko, żeby nie mieć problemu. Halo, halo, to atakuj. Dobra, super. Dziwne, że czasem ją to targetuje, a czasem nie. Ale okej, okay, jeśli mamy odpowiednią ilość DPS-a, to ja to mogę zrobić na spokojnie. Jeszcze jakbym się zmieniał w ogóle z tymi. Zmieniałbym sobie z laską, miał kawę, to było już koniec. Nie przeżyłaby tego. Może ją dotankuję już do końca, co? Aha, dobra, bo mi znowu przerzuciło na innych. Nie użyła w ogóle... O, tego ataku takiego na psychikę nie użyła na mnie w ogóle. Dobra, zatruła mnie i padła. Myk. Jeszcze tutaj pan. Dobra, nie jest najgorzej, tylko że te kamienie poniszczyła. Tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Dobra, udało się. Wcześniej mi to nie wyszło, szczerze. Za pierwszym razem, jak miałem podejście do tego. I mamy królowej koronę. Korony królowej. Dobra, tutaj sporo kamienia, sporo mięsa. Ja sobie to pozbieram wszystko bardzo chętnie, tylko że nie wiem, czy będę miał miejsce. I w sumie jestem trochę głodny. Więc sobie to podjem. Sanity opadło. Ten Darksword już może nie będzie mi aż tak potrzebny, szczerze. Dobra, żądła mógłbym powymieniać ewentualnie. To też mi nie będzie potrzebne raczej. Żądła mógłbym powymieniać. Dobra, miejsce na miód też mam. Bo jest sklep do tego, żeby wymieniać żądła. Chociaż coś mi z zębami ostatnio nie działało. Klejnocik, spoko. Idol, To jest coś, co ja mogę wywalić. Na przykład 5 coinów było troszkę słabsze niż idol, nie? Zaraz zobaczę, jak będzie z miejscem, jak już pozbieram te takie tutaj rzeczy, o. Może tego nie będę potrzebował też. Cyk, cyk. Sporo mięsa. Szkoda, że nie mam lodówki nadal, nie? Troszkę szkoda. Dobra, tu jakieś mięcho jeszcze widzę, ale nieważne. Co? Ten hełm jak się zużył w ogóle, wow. Nie wiem, co wyrzucić. Szczerze. Flintów nie potrzebuję aż tylu. Dobra, i chyba wszystko, co? Uciekam. Cię wybierzemy do królowej. Pal u królowej. A! A to za co było? No dobra, zabiłem wam królową w sumie, także zgadza się. Jestem tym złym. Okej. Okay. O! Halo? Proszę ode mnie odejść. Przydałby mi się teraz rok. Ups. Przydałoby mi się teraz, żeby rok mnie zabrał. Bo miałbym jeszcze berło i bym sobie odblokował wszystko, co potrzebuję. Dobra, teraz w tą stronę. Puść, 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 puść. Nie. Dobra, udało się. A już myślałem, że po mnie. Że będzie wysiadka, bo się przyblokowałem, jeszcze ten duży się pojawił. O właśnie, ten skubaniec. Dobra. I cyk do góry. I co, może iść od razu do królowej? To mnie mam blisko teraz. Bo jestem tuż obok. Mnie tu nie ma, wy się bawcie dobrze. Pająki tu jeszcze, mał pająki. Wszystko się tu klepie. Boże drogi, jaki tu jest rozpierdziel. Dobra. Latarnia don't need right now. Zaraz będzie potrzebna znowu, ale to... Chwileczkę. Dobra, jestem na miejscu.
Troszkę sanity sobie spadnie, ale to nic. Co w lewo? Boże, jak to wszystko inaczej wygląda na tym sanity słabym. Tutaj spokojnie przejść, bo już mamy drogę, tak? Mamy drogę, prawda? Jak się jeszcze na coś nadzieje, to będzie śmiesznie. Dobra, tu bezpiecznie. Do góry. Tu jakieś były jeszcze skorpiony. Tak. Oczywiście musiały mi zablokować drogę. O, chwila, czym? Dobra, dajcie mi iść. Ja nie do was przyszedłem. Boże, jakie dziwne są tu kolory. Znaczy ładne jest to, ale w tych kolorach jest naprawdę takie nieswoje. Aż się dziwnie czuję, jak tu jestem. Dobrze, że już wychodzimy. Dobra, laska do biegania. Przedniemy tam do góry. I w sumie nie wiem, czy mi apokalipsa nie przyjdzie wcześniej, bo ona się tak troszkę wymienia. Czasem przychodzi 70, u kogoś widziałem, że było przy 60 dniu już. Także różnie to bywa. Może się tak przygotowałem na tą królową, tutaj tinsuit, wszystko, dwa miecze czarne. Jeden musiałem aż zostawić, bo mi nie był potrzebny. W miarę wyszło, w miarę wyszło. Po prostu miałem złe wspomnienia z pierwszego razu i obawiałem się, że nie pójdzie to. Dobra, to tak, klejnot. Też nie, ty chcesz chyba to, prawda? Tak. Klejnota dla oparna Czerniego. Chyba nie potrzebuję już niebieskiego klejnotu, nie? Mam w bazie raczej. Gdzie pan czarny? Halo, czarny panie. O Jezu, jak to zabrzmiało. Może go tu nie ma, nie wiem. Może go nie być w tej siedzibie. O, jest. Dobra. I co, może do królowej pójdziemy? Na bal. Aha, ona była na samym wejściu, a ja latam gdzieś tutaj, nie wiadomo gdzie. Oddamy czapkę. I powinna być Wilba odblokowana. Chociaż słyszałem od kogoś z was też, że jeszcze berło trzeba oddać. Ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. O, właśnie, u królowej. W pałacyku. Też jest nowy przedmiot tutaj. Nie wiem, czy u mnie będzie, raczej nie powinno go być. Nie, ale tutaj powinien być taki młotek, którym możemy rozwalać tu budynki w mieście. I tak, mam klucz i mogę za niego dostać klucz do miasta, albo takie, kurczę, nie wiem co to jest tak do końca. Wiem, do czego służy, bo służy to do zrobienia przejścia na inne światy. Możemy wrócić do Shipwrecked, do Reign of Giants i tak dalej. Myślę, że nie będzie mi to potrzebne, ja raczej bym się był za kluczem. Jak ten klucz postawimy, ale poza budynkiem, to będziemy mogli... O, patrzcie, Wilby nie ma. Wilby nie ma, więc odblokowałem ją. Okej, czyli Wilba odblokowana. Na razie grać nim nie będę. Jeszcze sobie tu trochę popykam nim, bo mi się w miarę przyjemnie gra. Może tak aż Apokalipsa zacznie, byśmy zagrali coś takiego? Co myślicie? Może tak? Może do Apokalipsy bym zagrał, pokazał wam, jak ona tutaj wygląda, a później byśmy zaczęli nowy świat Wilbą i do tej Apokalipsy się przygotowali już tak porządnie dosyć, nie? Coś takiego. Tak myślę, że to by było spoko. Co ja tutaj mam? Jersey? Jersey? Nope, ale mam sieci. O jać. Dobra. No. Także to moje szczęście właśnie co do Gearsów, spoko. Dobrze działa wszystko. Jeszcze skoczę tam do góry, do sklepów, zobaczę co tam u nich jest. Tu u pani czarodziejki będzie. O, jest też dodana taka studnia, w której można wrzucić pieniążka i wtedy raz się pojawi nam tylko cień. Później znowu pieniążek i znowu się pojawia cień. Nie musimy mieć low sanity, więc Edgy Rig jest w ogóle... Nie wiem, chyba mam mieszane uczucia co do tego. Ale znieśli koszt właśnie, jaki dostaniemy pieniążków za danie jej Nightmare Fuela, więc... No nie wiem. W miarę to tak działa, ale... Znaczy wiecie, no mamy tak jakby nieskończoną teraz farmę tego, więc... Troszkę dużo pieniędzy by z tego wychodziło. Tutaj też nic ciekawego nie ma na razie. Dobra. To co? Ja bym chyba wrócił. Mogę jeszcze wam pokazać, jak to się robi. O, mamy domek. Możemy budować. Pig and Piglet General Store. Early Tales. Coinsbury. Coś ty tam zjadł. O! Odytis się robi w ten sposób. Bym go sobie postawił przy domku, wiecie? 4 deski. 4 dupki świni. I młoteczek. O, patrzcie. Co to za mną idzie? Jak to cię teraz zabić? Raczej nie dam rady. Chciałbym go uderzyć i dać sobie wypuścić pieniądze.
O! Udało się nawet, dzięki Pogowi. Pogi to bogi. Dobra, czapki nie chcę chyba. Troszkę szkoda, że zmarnowałem te 3% na Nightmare Miecz. Nightmare Match. Ale spoko, mam mapę i w sumie... Chwila. Czytamy ją sobie. A, ona jest na jeszcze innej. Ona jest na wyspie Pugaliska. Ten skarb jest na wyspie Pugaleska. Więc ja tam na razie się nie dostanę. Znaczy, mógłbym się dostać, ale myślę, że no nie w tym odcinku będę się zajmował Pugaliskiem, nie? Na pewno Pugaliska chcę zabić, bo właśnie... O! Kolejna nowość. Z Pugaliska jest nowy dropik. Nowy dropik, który pozwala nam zrobić sobie z jego czaszki, bo to jest ta czaszka właśnie, ten drop. Z jego czaszki możemy sobie zrobić różdżkę. Nową różdżkę, która sprawia, że jeśli są wokół nas przeciwnicy, to możemy ich zamrozić. Tak jak Pugalisk ma ten atak taki zamrażający, to tak wokół nas latają te jego ataki. I możemy sobie tych naszych przeciwników pozamrażać w ten sposób. Dobra, tutaj w prawo. Serio, przeszedłem po tym. Dobra, udało się w miarę szybko. Także teraz moim celem będzie stworzenie sobie tego domku od Itis. Żebym mógł sobie jakoś w miarę obok siebie mieć jakąś opcję ewentualnie na Jirsy. Trochę słabo z tym szczerze. Strasznie słabo, no 40 dzień, a ja nie mam Jirsów. 40 dzień, wow. Hamlet all the way. Dobra, jestem w domu. Coś szybciej teraz. Bo droga powrotna mi o wiele lepiej idzie. Dobra. Świetniki znowu, ale nie mam za bardzo siatki. O, silk chyba już się nie muszę martwić. Jak zresztą widać. Martwić się bardziej będę musiał z tym, że muszę, wiecie, jakoś przejść tędy. Małpy śpią. Ja sobie założę światło, bo spać nie mogę. Znaczy, mógłbym, ale czy miałbym gdzie? Dałbym się trochę jedzenia pozbierać też. Albo kupię sobie po prostu. Mam mięso. Troszkę sanity obniżę tym razem, żeby tak dla pewności jeszcze zdążyć z tym wszystkim, bo nie chcę na zbity ryj lecieć, ale sobie zaraz, kurczę, kupię. Kupię sobie jedzonko. Jakiś lód, nie? Taka typowa meta. Właśnie, i co ja bym chciał jeszcze, bo oprócz tego, że mamy mieć quality of life do normalnej gry, tutaj do podstawki i dodatków, to jeszcze mamy mieć update'y takie typu A New Rain do Together. I co fajnego ja bym chciał tam. Bo oczywiście mamy to tak jakby lore'owo, powiedzmy, tak wstępnie mi się to wydaje i tak to przedstawili twórcy, że oni tak jakby wrócili z Gorge'a i z Forge'a do normalnego świata. Czyli do Constant, chyba do Constant. I tam jakby po tych światach mogli coś przywieźć. I ciekawi mnie na przykład, czy gdzieś nie będzie NPC-ta Mamzi, który może nam sprzedawać dalej te... Który może nam sprzedawać nadal te nasionka. Będzie nowe fermienie może. Może jakieś mechaniki z Forge'a też. Ciekawy jestem, czy wprowadzą właśnie coś z Forge Gorge, czy tylko to będzie takie nowe, bo Charlie coś wiecie, porobiła tam z tym światem. I z tego właśnie względu będzie coś takiego zrobione, ale mam nadzieję, że nie tylko, że jakoś tak nawiążę do tego, że oni tam byli jednak w podróży trochę. Przydałyby mi się skrzynie w końcu tutaj, nie? Hitynki mam bardzo dużo, 7, to może nie aż tak dużo jak myślałem. Czy ja mam gdzieś jeszcze żelazo i chyba będę musiał je zbierać. Potrzebuję 3 młotków do tego, żeby zbudować tamto, co chcę. Halo? Jak się stało? Dobra, klucz do miasta może tu i mięcho. Ja lecę sobie na razie kupić żar, lecie. Tutaj mam obok już 3 ziomków. Jakby stawiać domki z nimi, nie? To byśmy mieli taki zarobeczek fajny. Dziękuję. O, indyk. Krz, krz, krz. Chodź. Indyk. Dobra. O! A kto to taki? Dobra, super. To ja muszę zjeść coś innego w takim razie. Chodź tu jeszcze. Ale super, ale super, po prostu. To jest taki odcinek, na który czekałem, nie? Dzieje się wszystko. Zabiłem bossa, mamy apokalipsę, pogadałem sobie o niej i jeszcze rok. I jeszcze rok przylatuje. Może ja tutaj skieruję się w prawo bardziej, żebym miał gdzie wylądować w miarę.
Chodźmy, 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 chodźmy. Pobłagam, nie zgnieć mnie, bo to było chyba najgorsze, co się może stać teraz. Mam jakieś spadki FPS-ów, co mnie troszkę martwi, ale... Mam nadzieję, że nie są jakoś mocno zauważalne i bardzo nie przeszkadzają. Dobra, może tutaj na tych plainach sobie wyląduj. Walnął kupę znowu. O, szparak. Aloesik. Czemu nie lądujesz nadal? O, dobra. Dziaba, dziaba, dziaba. Halo? Dziabaj mnie. No. Dziękuję. Już się martwię, że znowu mnie nie weźmie. Dobra, super. Ej, cieszę się, naprawdę. Przygoda. I teraz wam mogę opowiedzieć znowu. Bo chciałem to mieć właśnie na ten odcinek. Widzicie te drzewa? Widzicie tam, gdzieś tu była latarenka, a tu w latarnie, nie? Rusty, te drzewka. Kojarzą wam się te kolory może skądś? Albo ta latarnia? Ona nie jest tak jakby hamletowa do końca, ta latarenka. Ona mi się bardzo mocno kojarzy z Gorgem. Dobra, weźmy sobie jajko. Nowy Chester. To musimy go wykluć troszkę tak jak Antosia. I to jest taki Fantonio bym powiedział. Fat Antonio, gruby Antoś. O, jak łodny jestem. Nie zauważyłem, dobra. Nie wiem, że jakbym przepalił, to bym więcej dostał z tego. Też chyba nie mam szczęścia do klejnotów tutaj. No, same kamienie dostałem. Tym domem to ja chyba nic... O, mogę go rozwalić. Oj, patrzcie, deski dostałem. Tu możemy też zbierać patyki, tego jego gniazda i tak dalej. To samo mi się tak jakoś kojarzy mocno dość z tym właśnie, z tą latarnią, że ona jest gorgowa. I tak się zastanawiam, czy... O, żelazo! Idealnie. Tak się zastanawiam, czy Rock nie byłby w stanie przepłynąć do Gorge'a. Znaczy przelecieć, przepłynąć, co ja gadam. I też zastanawia mnie mocno jedna rzecz. Czy na przykład, skoro tutaj mamy te rzeczy i tak dalej, te takie znane nam już troszkę, te ruiny świńskie i tak dalej, i mamy winietkę świńską, która mówi, że świnie opuściły swój nowy świat, znaczy taki stały świat, znany im świat, żeby swobodnie rządzić u siebie. I ja wtedy w lorze powiedziałem, że te świnie opuściły Konstant, znaczy opuściły Hamlet, żeby żyć w Konstant. A wydaje mi się teraz, że mogło być tak, że te latające wyspy kiedyś nie były latającymi wyspami, tylko były częścią właśnie Konstant. I po prostu jak przybył Gnoł, to część z nich, część z tych świń, większa część, to taka główna właśnie gałąź, tak jakby zdecydowała się na to, żeby przy użyciu jakiejś może magii uciec z tego świata, uciec przed plagą Noa i jakimś cudem swoje miasto, swoją taką część, którą oni tak jakby władali nią, sprawili, że ona wyniosła się ponad tą wodę, wzleciała ponad chmury, tak że Gnoł ich nie był w stanie dojrzeć. I to jest takie, kurczę, jak o tym pomyślałem trochę bardziej, to nawet tak byłbym w stanie, wiecie, pomyślę, że to serio mogło tak wyjść właśnie. Kurczę, szkoda, że tu nie ma żadnego węgla. Pojadłbym sobie troszkę więcej. Dobra, mamy berło. Jestem w stanie już odblokować jedną rzecz tam. Kolejną, w sumie i ostatnią na ten świat. Super, ale malutki mi się to trafiło, strasznie. Na przykład widziałem u Arlinki, że miała tutaj na przykład tą jakby fortecę Antosiów dużych, Antoni. A u mnie taka malutka ta wyspa dość. Chyba wszystko z niej zebrałem, oprócz tych paru tam drzewek, ale to już tak nie będę się tym jakoś mocno przejmował. I teraz sztuczka. Czy ja mam jeszcze kilof? Aha, i jedno berło mam tylko. Ale słabo. Wcześniej to były dwa berła. I sztuczka, jak się, kurczę, cofnąć do normalnego świata, jak Rok nas ukradnie. No mamy taki sinkhole, schodzimy sobie. Chyba będziemy potrzebowali, tak mi się wydaje, troszkę światła. Pójdę może w prawo. I co jest tutaj fajnego? Że tu można znaleźć light bulby gdzieniegdzie. Jest opcja na znalezienie light bulb. Mi się nie trafiło, plus no to jest po prostu taka jaskinia, jaką znamy już wcześniej. Gdzie tam sobie wchodzimy do tych takich cave'ów. Ale jest ona szersza. Przynajmniej, znaczy wiecie, no mamy więcej pomieszczeń, tak jakbyśmy chodzili po ruinach. I dodatkowo ona się łączy, to jest takie tajne przejście, tak jak wcześniej mówiłem o tych Isaacowych, to jest takie tajne przejście właśnie do wyspy Roka.
Trzeba je odkryć. O, late bulby. Dzień dobry. Mogę sobie je zebrać, napełnić latarenkę. Nimi warto na bieżąco, bo to się nam będzie psuło, a świetliki się nie psują. O, i grzyby tu można znaleźć. Chyba całkiem fajne, bo niebieskie. Dobra, one mi świecą, więc ja to będę w stanie chyba wykopać, ale mi to trzęsienie ziemi przyzwie. Aha, i wyszedłem, okej. Okay. Dobra, nieważne, ja tam w sumie jakieś chyba rzeczy nie pogubiłem. Zobaczmy jeszcze na szybko. Czy coś tu fajnego spadło z tego trzęsienia? Chyba tylko kamienie. Dobra. I wyjście. I ciekawy jestem, na jakiej wyspie ja się pojawię. Czy na królowej, czy na swojej? I jestem na swojej wyspie, tak? Tak, jestem na swojej, tylko mi się mapa poobracała i teraz nie ogarnąłem. Dobra, w ten sposób to powinno być. Czyli stąd, gdzie nas rok przywiózł, w sumie zabrał nas stąd, przeniósł nas tam i przejściem podziemnym znaleźliśmy się... Zgubiłem się. Aha, koło wioski, czyli obok od razu. Dobra, super. Nie jest jakoś daleko. Czyli jakby mnie zabierał, tam w miarę blisko do domu. Potem z powrotem. I co? Będzie Fantonio, Fat Antonio, gruby Antoś. Będzie hodowany teraz. Musi być po prostu przy ogniu i on będzie się tak pogrubiał. To jajek cały czas będzie grubszy, 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 aż wyrośnie i będziemy mieli Chestera tak jakby. Będzie mógł... O, patrzcie, Evil Flowery wszędzie. Albo mógł najpierw Huela nafarmić na tym. No i będziemy mogli sobie do niego wkładać przedmioty. Pan Grzegorz też tutaj mi pisał i na Discordzie, i na... w komentarzach, że jeśli akurat jak on się będzie wykluwał, go podniesiemy, to nam wylecą... Kurde. To nam wylecą dwa... A, gdzie jest latarenka? To nam wylecą dwa te takie trzymacze do Antosia i będziemy mieli dwa Antosie, tak jakby. Śmieszne całkiem. Dobra, patrzcie, ile kamienia już mam, Boże. Kiedy ja tu tyle kamienia miałem wcześniej? Nigdy. Nie było tak. Dobra. One tutaj się zaraz zrzucą. Ale coś ich mniej przychodzi, zauważyłem. Dobra, wy się tam bijcie, nie mam chwili na to nawet. Mogę wejść? Nie mogę wejść do domu. O, dziękuję. Chciałbym trochę lodu. Iberisów. I takich rzeczy, co ogólnie kosztują za jeden. Żeby ich sobie dodawać do jedzenia. Pyk, pyk, pyk. Dawaj, biegaj. Tego już może nie chcę. Mięso też nie potrzebuję. Dobra, i lód? Dobra, myślę, że wystarczy tyle. Okej, tam zabili. Aj. W ten sposób. Dobra. I co? Dacie radę? Dacie radę, silni jesteście. Gdzie mam skóry? Tutaj. Ile ich mam? 6, dobra. Okej, to nie atakujcie mnie, żebym ja tu jakoś miał luzik. Tą skórę świńską bym chętnie przygarnął jeszcze. Mięso nie jest mi jakoś już potrzebne. Chwila, może jej nikt nie zje przez chwilę. A, tu już mam mięso. Dobra, powiedzmy, że zjem sobie tego watermelona. Czy tu gdzieś jeszcze jakaś skóra? Kurczę, jeszcze jedna, bo to było super. Bo chciałem zbudować dwa te domki z Odytis. Ale nie widzę już. Tutaj ktoś zginął w ogóle, chyba. Nie zauważyłem za bardzo. Dobra, jest jedzenie. Ile ja mam odcinka? Już koniec. Koniec. Koniec, skłócak. Nie nagrywaj więcej. Dobra. To co, ja się będę chyba żegnał. Powoli już tutaj ogarnięte wszystko. Będę się zajmował tym Antosiem i tym wszystkim. Opowiedziałem wam mniej więcej, co się dzieje. Dzisiaj w odcinku to w ogóle się wszystko działo, także mam nadzieję, że się wam podobał, bo jest naprawdę przepełniony kontentem. Dzięki wielkie za oglądanie, za komentarze, za rady wszelkie. Warbucks jeszcze troszkę pociągnie, że tak powiem. Mam nadzieję, że tutaj Apokalipsy nam się uda przeżyć, żebym wam ją pokazał mniej więcej. I później co? No później zagramy sobie Will, bo jest już odblokowana, więc super. Także do usłyszenia, do następnego i pa pa!